nawet po tym meczu z Gruzją też tak bardzo uważam słabym meczu, no kompletnie nie wierzyłem. I nawet po meczu w Zabrzu, który był w porównaniu do tego, co pokazała dorosła reprezentacja, o wiele lepszy, no to i tak przed tym rewanżem w Portugalii to kompletnie nie wierzyłem w te kadry. Myślałem, że powalczą, tak, ale że tak to się skończy. Ta reprezentacja zagrała dużo słabych meczów w eliminacjach, jakby nikt tego nie ukrywa, bo to nie tylko mecze z Gruzją, ale i mecze z Finlandią, i mecze z Wyspami Owczymi, więc jakby tego było dużo. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że jeśli mówimy o selekcjonerze panu Czesławie Michniewiczu, no to jest to trener, który no ma jakiś taki określony pomysł na piłkę, to znaczy jest takim... Defensywka, no jest wynikowcem, tak? Za chwilę jakby... powiesz zadaniowy trener. Nie, ale tak jest... Sławek powiesz kogoś zadaniowym piłkarzem, tak? Wynikowy. W Hiszpanii jest takie pojęcie rezultadizmo, nie? No jakby to są trenerzy, którzy stawiają tylko na no tak, wyniki. No tak, to się przydaje. I Czesław Michniewicz jest takim... Chociaż niektórzy twierdzą, że w młodzieżowej nie. Mhm. Że młodzieżówka ma za zadanie dostarczać piłkarzy do dorosłej reprezentacji, ale no jak masz 20 kilka lat i nie chcesz się uczyć wygrywać, no to nie za bardzo masz czego szukać w seniorskiej piłce, wydaje mi się tak wydaje. To jest jakaś taka sztuczna kategoria, która nie wytrzymuje próby czasu, tak w skrócie. Tak, tak, no to znaczy, że lata temu, 20, 30, 40 lat temu, to faktycznie piłkarz U21 to był młody dzieciak, który wchodził do dorosłej piłki, gdzie to się strasznie przesunęło. Tak? No, w futbolu jest jeszcze kilka takich reliktów przeszłości. Gole na wyjeździe i uznawanie 21-latka za juniora. Ale wiesz co, ale jak ja sobie na przykład przypomnę mistrzostwa Europy do lat 21, które były w Polsce i sobie przypomnę fakt, że mogłem sobie oglądać Hiszpanię, w której składzie był Saul, Asensio, jasne, Dani Ceballos, no to mi się wydaje, że ci goście w tym czasie by się pewnie nie zmieścili w pierwszej reprezentacji. Być może pukał, ale wielu z nich by się nie zmieściło w pierwszej reprezentacji, a stworzyli mega ekipę i myślę, że podobnie będzie teraz.